kochani, z tej strony Kawiórka, więc dzisiaj pokażę Wam Empire Hotel Aqua Park. Jeden z moich ulubionych hoteli, może, a może nie. Na pewno ten hotel, w którym właśnie byliśmy. I co jest plusem tego hotelu? Można korzystać jeszcze z jednego hotelu, który jest praktycznie 10 metrów od plaży, więc to jest taki plus. Teraz lekko możecie być zdezorientowani, ponieważ nazwa tego hotelu na Google to Three Corner Empire, więc three to oznacza trzy hotele, bo kiedyś jeszcze, dawno, dawno temu, wchodził w skład Blue Star, który jest obok Empire Beach Hotel, ale o tych hotelach będzie później, więc przejdźmy może do początku. Tu się znajduje recepcja, jest spora, tak jak widzicie. Hotel ogólnie robi wrażenie z zewnątrz, bo jest naprawdę duży. Jeśli chodzi o obsługę, są mega mili, aczkolwiek zależy oczywiście na kogo traficie, no bo wiadomo, że przecież jeden pan nie będzie siedział 24/7 dni w tygodniu na recepcji. Zdarzyć się też może tak, i często się to zdarza, że po prostu jak przyjedziecie pierwszy dzień, no to oni się pytają, czy chcecie opłacić ekstra pieniążki i będziecie mieli tak jakby lepszy pokój. Tak nie róbcie, bo tak czy siak albo wam dadzą dobry pokój, albo nie. Za to płaciliście wcześniej i lepiej po prostu nie płacić drugi raz. Wejście do pokoju znajduje się z kilku stron. Tutaj jest nasze wejście. Można skorzystać z schodów, a można skorzystać z windy. Są dwie. Więc tak się prezentuje pokój. No i od razu jakiś chłop stoi, cholera wie o co chodzi. O, i tu Daniel leki jego żarty. Jeżeli coś wam się nie podoba, na przykład nie działa klimatyzacja czy coś, no to od razu trzeba iść do recepcji to zgłosić. Ja zapłaciłam ekstra, oczywiście z mojej głupoty. Wiem, żeby już tego nie robić. Aczkolwiek mieliśmy dobry pokój, gdzie poznaliśmy dwie pary w hotelu. No i się okazało, że oni zapłacili jeszcze więcej od nas i dostali naprawdę zły hotel. Tam coś przeciekało, toaleta się zapychała. Za to inni nie płacili nic i też dostali spoko pokój, tak jak i my. Więc wszystko zależy. Okidoki, przejdźmy do jedzenia. I tutaj jest restauracja. Jedzenie było spoko, było dobre, aczkolwiek mogę wam powiedzieć, że poza sezonem bardzo się powtarzało i może nie codziennie, ale co drugi dzień było praktycznie to samo, z ekstra dodatkami, z jakimiś tam ekstra wymiankami, zamiast na przykład ziemniaków były raz frytki i ryż, następnego dnia na przykład jakieś inne frytki i makaron, a później znowu to samo co dnia poprzedniego. Był kurczak, co kiedyś było rzadkością w Egipcie, teraz oczywiście już coraz więcej hoteli wprowadza to, no bo dużo osób je kurczaki. Więc jak najbardziej. W trakcie sezonu jedzenie wygląda całkiem inaczej, jest no trochę, powiem, smaczniejsze, jest większy wybór i co chwilę coś wymieniają, więc jeżeli się zastanawiacie, czy jechać w sezonie, no to polecam, tak, jak najbardziej, ale jest naprawdę chmara ludzi, masa ludzi. Jest tak dużo urlopowiczów, że czasami po prostu trzeba wybierać jakieś specjalne godziny albo przychodzić na sam koniec, gdzie już prawie się kończy jedzenie, albo na sam początek. Smacznego, kochanie. I to może być plus lub minus dla was, kotki. Sporo tam kotów. Zresztą to nie jest jedyny hotel, gdzie widziałam naprawdę dużo kotów. Jak również w Hiszpanii, jak byłam na Wyspach Kanaryjskich, tam też roiło się od kotków w hotelu. Co jest fajne, no bo wiadomo,
To jest też jakaś dla nas rozrywka. Koty też nie czują się osamotnione, bo lubią chodzić wśród ludzi. Czasami dostaną jedzonko, aczkolwiek te kotki wchodziły do restauracji, no i po prostu siadały i patrzały na ciebie i prosiły o jedzenie, prosiły. Z jednej strony takie nie wiadomo, czy im dać, czy nie, no bo to, no wiecie, my jemy, więc zwierzaczki nie powinny tam jeść. Dlatego zależy, czy jesteście kotolubni, czy też nie. Jeżeli tak, no to wam nie będzie to przeszkadzać, a wręcz przeciwnie, będzie wam się to podobać. Jeżeli zwierzaczków nie lubicie, no to mamy mały problem. Kotki czekają na jedzonko. Trochę dałam, ale ten mnie drapnął. Ten jest spoko, ten drapnął. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju rozrywki, to jak najbardziej są wieczorne rozrywki. Szczerze powiedziawszy, w dzień nie widziałam, ale my też cały czas siedzieliśmy na basenie i nad wodą w drugim hotelu, o którym wam oczywiście opowiem za jakieś 2 tygodnie. Jeżeli film wyjdzie, to będzie gdzieś tu w prawym lub w lewym górnym rogu. Więc tak, jeżeli chodzi o dzień, no to nie wiem, czy tutaj mają jakieś rozrywki. A jeżeli chodzi o wieczór, to jak najbardziej. Do kolacji jest fakir, belly dance, czy różnego innego rodzaju rozrywki. I oczywiście, kochani, tak samo jak i w tym hotelu, możemy również korzystać z drugiego hotelu i z rozrywek drugiego hotelu, czyli różnych animacji porannych, obiadowych, czy też popołudniowych, wieczornych. Pamiętajcie, że do drugiego hotelu trzeba przejść kawałeczek przez ulicę, około 3 minutki na piechotę. Więc tutaj też macie parę filmów, pokażę wam i z jednego hotelu, i z drugiego. Codziennie jest coś innego, coś fajnego, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I też jest dużo dla dzieci. Dla dzieci i jeszcze raz dla dzieci. Dużo zabaw, jakichś śpiewanek. Tylko tak jak mówię, przed sezonem jest tego o wiele mniej. W trakcie sezonu to dopiero się dzieje. No i wtedy też jest napływ ludzi. No i tak się prezentuje hotel za dnia, tak jak widzicie. Jedna rzecz, jaka mi się tutaj nie podoba, dookoła wszędzie są tak jakby balkony i wszystko jest ogrodzone jednym wielkim budynkiem. Na początku, jak to zobaczyłam, poczułam się lekko przytłoczona, aczkolwiek wiedząc, że będziemy mieli drugi hotel, który jest obszerny i przy samej plaży, nie miałam z tym jakiegoś większego problemu już. I tutaj macie różne kąciki, możecie sobie usiąść i zjeść śniadanie, kolację czy też obiad. Również tutaj się odbywają animacje. Wokół basenu porozstawione są leżaki, na których można się poopalać. Jest również aquapark, mini aquapark. Nie za duży, ale fajny dla dzieciaków, to jest mega frajda. I co jest najważniejszego w tym hotelu? Jest siłownia, to jest bardzo ważne. Również tak jak w każdym hotelu jest mini pub, można powiedzieć. Drinki są serwowane do 23:00, a czasami nawet się zdarzy, że panowie troszeczkę przedłużą ten czas i jeszcze trochę dłużej są serwowane, co jest naprawdę spoko, bo często gęsto spotkałam się z tym, że do godziny 21:00, może 2:00 i po tej godzinie już trzeba było kupywać za własne pieniążki alkohol. No a w końcu kupujemy te all inclusive po to, żeby pieniędzy praktycznie nie wydawać.
Co najwyżej na tipsy jakieś, na piweczki. Bo napiwki też trzeba zostawiać koniecznie. Mają dwa stoły bilardowe. Jeden jest tak jakby w pubie, drugi na zewnątrz. Jeżeli chodzi o alkohol, różnego rodzaju alkohole mają. Oczywiście za dopłatą mogą zrobić coś ekstra fajnego. Różnego rodzaju drinki. Oczywiście jak dałam jakiś napiwek, no to ten drink wyglądał jeszcze lepiej i jeszcze lepiej smakował. Również na zewnątrz jest mini pub, który zaraz Wam pokażę. Znajduje się nad basenem. Obecnie nie był używany, aczkolwiek w niedalekiej przyszłości ma być. Wiadomo, że lepiej sobie siedzieć na basenie i korzystać z baru, który jest zaraz obok. I na sam koniec powiem Wam mniej więcej odległości, gdzie znajduje się ten hotel. Three Corner Empire Hotel, albo inaczej Empire Hotel Aquapark, znajduje się około 4 minutki od Empire Beach Hotel Hurghada. 3 minutki samochodem od centrum, starego centrum oczywiście. Około 13 minut na piechotę. Jeżeli chodzi o Sheraton Road, znajduje się ponad godzinę drogi na piechotę. Samochodem 20 minut. Carrefour również jest blisko, około 9 minut samochodem. Odległość od lotniska to 23 minuty samochodem. Jak ludzie tutaj przyjeżdżają? W większości, co się dowiedziałam, z Rosji, z Polski, również Niemcy, Anglia, Słowacja. Aczkolwiek Słowacji już trochę mniej, to bardziej tak poza sezonem. Czasami tu i tam znajdzie się jakiś Amerykanin. No i też Egipcjanie. Też jest tu sporo i w sezonie, i poza sezonem. Tak jak zresztą nie wiem, czy ci widzieli na filmach, czy to zależy w jakich godzinach tak jest. Obecnie jest 10:00 i naprawdę jest mało ludzi. Wcześniej widziałam tłumy, teraz jakoś tak nie jest. Może dlatego, że sobota, wszyscy się jeszcze szykują, albo wypoczywają po piątku, bo co noc są organizowane imprezy. Dobra kochani, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Jak również możecie zobaczyć wszystkie playlisty. W prawym górnym rogu będzie wszystko pokazane. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Pa!